Najcięższą walkę toczy dziś Rosja. Odbija agresję neonazistów i ich przywódców. Jednak teraz płomień wojny intensywnie się rozpala. Po takich orędziach do narodu Władimir Putin już kilka razy na przestrzeni ostatnich miesięcy podkreślał lub wręcz żądał od rosyjskich oligarchów finansowego wsparcia mającego pomóc w szybkim i intensywnym rozwoju rodzimej armii oraz gospodarki. Dosadnie stwierdzając podczas swoich wypowiedzi, że miliarderzy muszą przedkładać patriotyzm nad zyski. Putin domagał się dymisji urzędników, którzy posiadali wówczas aktywa zagraniczne. Chciałby rosyjscy oligarchowie przekazali wszystkie swoje pieniądze Kremlowi, skąd Putin prawdopodobnie chciał redystrybuować cały kapitał biznesowy. A już nieraz pokazał, iż tych, którzy go nie słuchają, potrafi szybko pozbawić niemal całego majątku lub, co gorsza, życia. Właśnie dlatego spora ich część potraktowała słowa prezydenta Rosji całkiem poważnie, szczególnie po tym, jak powiedział elitom biznesowym, aby nie ukrywały aktywów za granicą, tylko wspierały rosyjską armię i społeczeństwo. Co zatem kombinuje Putin? Czy jego poturbowana armia i teoretycznie kulejąca gospodarka może się szybko podnieść? I dlaczego otwarcie grozi Polsce, twierdząc, że istniejemy jako państwo tylko dzięki dobrej woli Stalina? To jest właśnie tak. Zachodnie terytoria obecnej Polski są prezentem od Stalina podarowanym Polakom. Nasi przyjaciele w Warszawie zapomnieli o tym? My przypomnimy. Nim rozpoczniemy dzisiejsze dywagacje, chciałem Wam gorąco podziękować za słowa uznania, za Wasze zaangażowanie w formie subów, łapek w górę, motywujących komentarzy i za to, że jeden z ostatnich filmów znowu znalazł się właśnie dzięki Wam na karcie najpopularniejszych materiałów polskiego YouTube'a. A teraz, nie bijąc dużej piany, ruszamy z dzisiejszym filmem. Usiądźcie proszę wygodnie lub róbcie to, co lubicie albo musicie robić, oglądając bądź słuchając. Bo sporo dziś może Was zaskoczyć, ale ocenicie sami. Zapraszam. Z całą pewnością bezprecedensowy atak Rosji na naszego wschodniego sąsiada sprawił, że Europa przekonała się, iż po Putinie i jego kremlowskich przydupasach można spodziewać się dosłownie wszystkiego. A pozornie stabilna rzeczywistość nas otaczająca może runąć niczym domek z kart. Między innymi z tego powodu Ukraina zintensyfikowała swoje wysiłki na rzecz przystąpienia do NATO po rozpoczętej w ubiegłym roku inwazji rosyjskich wojsk. A jako jeden z najważniejszych argumentów mających za tym przemawiać, by przyjęto ją w struktury sojuszu, ukraińscy rządzący przytoczyli fakt, iż gwarancje bezpieczeństwa udzielane przez Moskwę, Waszyngton i Londyn, gdy kraj zrzekł się swojego arsenału nuklearnego na rzecz Rosji w 1994 roku, najwyraźniej kompletnie nic warte. Gdy w ostatnich tygodniach teoretycznie ruszyła długo oczekiwana i ślimacząca się kontrofensywa. Mocne słowo kontrofensywa, to są jakieś lokalne ataki, gdzie tych osiągnięć zbyt wielu nie ma. Okazało się, że każdy dzień wojny i przesunięcie linii frontu, choć o metr na korzyść Ukrainy, przynosi ogromne straty, a długoterminowo wykrwawia ten kraj zdecydowanie bardziej aniżeli samą Rosję. I choć Zachód spodziewał się po wprowadzeniu szeregu sankcji, że Rosja runie niczym kolos chwiejący się na glinianych nogach, to coraz częściej pojawiają się symptomy mogące świadczyć, że dzieje się jednak inaczej. Patrząc natomiast chociażby z perspektywy historycznej, nieraz zdarzało się, że Rosja, będąca bliska upadku, potrafiła po gruntownych i niejednokrotnie wręcz brutalnych decyzjach, podejmowanych kosztem sąsiadów lub nawet własnego społeczeństwa, przywrócić swoją potęgę, stanowiąc zagrożenie dla kolejnych państw. Muszę tu jedynie krótko wspomnieć, iż my Polacy w osłabieniu ruskich nadmiernych ambicji mieliśmy także swój niewątpliwy udział, szczególnie kiedy Polska przejęła kontrolę nad Moskwą. Dzięki czemu 4 listopada Putin i jego społeczeństwo mogą obchodzić Dzień Jedności Narodowej, upamiętniający rocznicę wyzwolenia Moskwy spod polskich rządów w 1612 roku. Natomiast później Rosja także stąpała po ostrzu noża. Jak w czasie rewolucji komunistów po detronizacji caratu, czy następnie w obliczu dziesiątek milionów strat względem hitlerowskich Niemiec, a i tak Sowieci wygrali wojnę ojczyźnianą, pokonując III Rzeszę. Oczywiście zdaniem wielu specjalistów wojskowych, w tym generała Skrzypczaka, wskazana mapa drogowa dla Ukrainy. I Ukraina stanie się członkiem NATO, im prędzej, tym lepiej. A dlaczego prędzej?
bo póki Rosja jest słaba, nie ma wiele do powiedzenia. Obecne osłabienie Rosji wojną to najlepszy moment na to, aby Ukraina stała się członkiem sojuszu natowskiego. I dla nas Polaków niewątpliwie stanowiłoby to wówczas pewien bufor od Rosji, pomijając Kaliningrad i niekoniecznie przyjazne nam władze białoruskiego reżimu. Dziś z Rosją walczy całe NATO i Ameryka przede wszystkim. Europa już dawno zakończyłaby tę wojnę, gdyby Amerykanie poprzez Polaków nie popychali i nie podburzali do tej wojny. Dlatego chrońcie to, co macie. I nie liczcie na to, że ktoś wam coś przyniesie i da. U nas jest gdzie zapracować. Ale niestety, przynajmniej na razie, po ponad 500 dniach konfliktu, kompletnie nic nie wskazuje na to, ażeby kremlowskie władze chciały się ugiąć pod naciskiem Zachodu. Nawet pomimo często powtarzanych słów, niczym sprzed kilku dni, wypowiedzianych przez sekretarza obrony USA, Lloyda Austina. Więc mówisz, że masz pewność, że gdy wojna minie, Ukraina będzie członkiem NATO. Jestem w 100% pewny, że tak się stanie. Który kolejny raz zapewniał, że sojusznicy nie spoczną, dopóki Ukraina nie otrzyma potrzebnej jej broni i amunicji. Tym bardziej, że Ukraińcy bronią swoich ziemi przed niczym niesprowokowaną, niepotrzebną i niesprawiedliwą agresją. Co do użycia bez mała wszelkich środków w kwestii obrony Ukraińców przed kremlowskim brutalnym najeźdźcą, podobnego zdania jest zresztą nasz generał Roman Polko, który uważa, iż nawet ze względu na całkowity brak zahamowań ze strony putinowskich hord, Ukraińcy powinni używać wszystkiego, co możliwe, żeby ich wyprzeć ze swoich ziem. Chciałem przede wszystkim zapewnić samych Rosjan, że naprawdę nic im nie grozi. Nie tylko zostaną na własnym terytorium, nie wchodzą na terytorium Ukrainy, to żadna amunicja kasetowa nie będzie im naprawdę groziła. Krótko mówiąc, no, Ukraina ma prawo się bronić. Ta amunicja czy te po prostu nie będzie używana na terytorium rosyjskim. Niestety okazuje się, że musimy się jednak liczyć z tym, że Rosja ekonomicznie przyspiesza. Zatrudnienie rośnie zarówno w przemyśle, jak i usługach, a bezrobocie jest niższe niż w Polsce. Płace realne idą szybko w górę, odwrotnie niż u nas w kraju, a inflacja to zaledwie 3,4%. Te na nasze nieszczęście poprawiające się wyniki, szczególnie po zacieśnieniu współpracy z Chinami, Indiami i częścią krajów na Bliskim Wschodzie, nie są dobrymi informacjami dla krajów zachodniej Europy, w tym Polski, ale również dla samych Stanów Zjednoczonych. Tym bardziej, że Pekin dąży do przywrócenia centralnej pozycji Chin w systemie globalnym, pośrednio pomagając Moskwie w jej dążeniach do realizacji rosyjskiego programu odwetowego za wszelką cenę. W ten sposób wspólnymi siłami próbują rekonfigurować międzynarodowy porządek oparty na dotychczasowych zasadach. Dobitnie świadczą o tym słowa Putina wygłoszone podczas piątkowego spotkania z członkami Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa w dniu 21 lipca 2023 roku. Po tym, jak najpierw wypowiedział się dyrektor Rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiej Naryszkin, który stwierdził, że według niego Warszawa jest rzekomo gotowa na porażkę Ukrainy i wzmacnia swoje granice, planując jednocześnie wysłać swoje wojsko na zachodnie ziemie ukraińskie, żeby je później zająć. Po tych wątpliwej wartości wywodach Naryszkina głos zabrał i sam Putin, który wygłosił wykład na temat historii Polski i tego, jak szybko Rosja może nam przypomnieć, ile ponoć zawdzięczamy ZSRR i Stalinowi. Jednak teraz płomień wojny intensywnie się rozpala, w tym przez ambicje liderów niektórych wschodnioeuropejskich państw, które już dawno zamieniły nienawiść do Rosji, rusofobię w swój główny towar eksportowy. Chcę również przypomnieć o tym, jak Polska skończyła z taką agresywna polityka, a skończyła się ona narodową tragedią w 1939 roku, kiedy Polska została porzucona przez zachodnich sojuszników na pożarcie niemieckiej maszynie wojennej i faktycznie straciła swoją niezależność i państwowość, która została odzyskana w dużym stopniu dzięki Związkowi Radzieckiemu i mianowicie dzięki Związkowi Radzieckiemu. Dzięki stanowisku Stalina Polska otrzymała znaczne ziemie na zachodzie. Ziemie Niemiec. To jest właśnie tak. Zachodnie terytoria obecnej Polski są prezentem Stalina podarowanym Polakom. Nasi przyjaciele w Warszawie zapomnieli o tym. My przypomnimy.
Wprawdzie w kontekście wygłaszanych co chwila gruźb pod adresem Polski czy też innych krajów i ewentualnego zagrożenia wypowiedział się m.in. jeden z moich gości, generał Skrzypczak. Ja się, wie pan, dziwię, że nasi politycy tak histerycznie reagują na groźby, nawet nie powtarzają w stosunku do Polaków. Zamiast studzić nastroje i emocje, uspokajać nas, budować nas wiarę i odporność. Zgadza. Dlatego typu rzeczy to nasi politycy nas też straszą. Ale również publicznie wypowiadał się dyrektor amerykańskiej agencji wywiadowczej Departamentu Obrony, oceniając, że Rosja odbuduje swój potencjał militarny dopiero za około 5 do 10 lat. Lecz wcale nie jest powiedziane, że nie zrobi tego szybciej. Tym bardziej, że Putin podkreślał w swoich komunikatach, że chce usłyszeć i widzieć, jak budowana jest bardziej dynamiczna rosyjska gospodarka, która przyniesie Rosji zauważalną poprawę jakości życia w całym kraju. I choć według niektórych szacunków przy obecnych stratach za 2 lub 3 lata rosyjskiej armii mogą skończyć się czołgi, to niewykluczone jest również, że w niedalekiej przyszłości Moskwa może zrobić to samo, co zrobił Kijów, czyli poprosić swoich zagranicznych sojuszników o czołgi. Rosja rozpoczęła swoją wojnę na Ukrainie, dysponując na linii frontu około 2,5 tysiącami czołgów. T-90, T-80 i T-72. W ciągu roku ciężkich walk straciła ich nie mniej niż 1600. Kreml nakazał producentom czołgów uzupełnianie tych strat, ale ich możliwości są ograniczone. Obecnie firmom brakuje mocy przerobowych i komponentów do masowej produkcji nowych czołgów, a większość z tych posiadanych jest po prostu za stara, przez co naprawa lub ich ulepszenie wymaga dużych nakładów zarówno finansowych, jak i czasowych. Według doniesień medialnych, na przykład Nowej Gazety oraz analiz wojskowych, rosyjskiej armii pozostało od 8 do 10 tysięcy czołgów, a wśród nich głównie T-72, T-80 i T-90. Problem Kremla polega natomiast na tym, że duża część, jeśli nie większość, stoi albo niesprawna, albo zdekompletowana, bo niektóre części trzeba było zabierać, aby usprawnić egzemplarze w lepszej kondycji. Poza tym gros tego sprzętu stało i stoi całymi latami niekonserwowane i pod gołym niebem, narażone na zmienne warunki atmosferyczne i dość srogie zimy. A to z pewnością nie przysłużyło się do ich obecnej sprawności technicznej. Według wspomnianych rosyjskich mediów, rodzime fabryki mogą odnowić 600 starych czołgów rocznie, oprócz wyprodukowania 250 nowych T-72 i T-90. Żeby to lepiej zobrazować, Rosja poszła na wojnę posiadając około 2,5 tysiąca sprawnych czołgów, a straciła 1600 w pierwszym roku wojny. Putin, jak i rosyjskie dowództwo, teoretycznie wyciąga wnioski i próbuje przeciwdziałać większym stratom. Ale rosyjscy producenci z branży obronnej borykają się z niedoborami komponentów elektronicznych do tego stopnia, że zaczęto stosować zalegające w magazynach starsze odpowiedniki lub po cichu kupując od Chin gorsze jakościowo od tych dotychczasowych. W obecnej sytuacji podstawowym kryterium nie jest jednak jakość rosyjskiego uzbrojenia, ale ilość, na której zawsze jechano już od czasów ZSRR, a tej ilości także zaczyna zauważalnie brakować. Niestety, jak informowały ukraińskie źródła wywiadowcze, Rosja zamierza zwiększyć produkcję swoich najbardziej zaawansowanych pocisków rakietowych, takich jak Kinżał i Iskander. I to nawet pomimo ich rozczarowujących osiągnięć, za co na marginesie część z ich inżynierów-konstruktorów już pokutuje w łagrach. Ale faktem jest, że ich kiepska precyzja i to, że łatwiej je zestrzelić, jest małym pocieszeniem. Tym bardziej, że pomimo tych niedoskonałości, wciąż sieją śmierć i zniszczenie. Co również wzbudza zaniepokojenie wszystkich państw wspierających Ukrainę, to fakt, iż istnieje coraz więcej dowodów na to, że Kazachstan stał się szczególnie istotnym kanałem przerzutowym dla rosyjskiego importu elektroniki i części do produkcji broni. Elity biznesowe tego kraju mają rozległe sieci kontaktów w Rosji, a wspólna granica mająca kilka tysięcy kilometrów sprawia, że dużo łatwiej jest przez nią przemycać wszelkiego rodzaju towary. Według oficjalnych kazachskich statystyk, import mikrochipów do tego kraju w 2022 roku niemal dwukrotnie zwiększył się w porównaniu do roku 2021, gdy wynosił 35 milionów dolarów. To wszystko pokazuje nam, jak wątłe są w rzeczywistości zachodnie sankcje wobec kraju Putina, skoro nadal udaje się importować tyle samo, jeśli nie więcej komponentów elektronicznych produkowanych na Zachodzie. Rosyjskie kompleksy wojskowe działają nieprzerwanie i w teorii wydaje się,
wymiarze przynajmniej zasobów ludzkich, by produkować, mają więcej niż dotychczas. A skutki tego procesu Europa i sama Ukraina może niestety odczuć już nawet w 2023 roku. I o zgrozo, takie wypowiedzi Władimira Putina, szczujące na nas Polaków inne narodowości, wcale nie nastrajają pozytywnie. A teraz oni chcą skorzystać na ukraińskiej tragedii. W związku z tym nie mogę nie skomentować tego, co przed chwilą zostało powiedziane i wiadomości, która pojawiła się w mediach o planach stworzenia pewnej tak zwanej polsko-litewsko-ukraińskiej unii. Czyli rzecz jest nie w jakimś zgromadzeniu najemników. Jest ich tam dostatecznie dużo i oni są niszczeni. A mianowicie w regularnej, uformowanej, wyposażonej wojskowej formacji, którą planuje się wykorzystywać w celu działań na terytorium Ukrainy. W tym niby w celu zapewnienia bezpieczeństwa współczesnej zachodniej Ukrainie. A właściwie, jeśli nazywać rzeczy po imieniu, w celu dalszej okupacji tych terytoriów. Perspektywa przecież jest jasna. Jeśli polskie oddziały wejdą na przykład do Lwowa, albo na inne terytoria Ukrainy, to one tam zostaną. Co więcej, zostaną tam na zawsze i w tym nie będzie nic nowego. Przypomnę, że po porażce Niemców i ich sojuszników, zgodnie z wynikami I wojny światowej, polskie oddziały zajęły Lwów i okoliczne ziemie należące wtedy do Austro-Węgier. Polska znajduje się pod wpływem Zachodu. Wykorzystała również tragedię wojny domowej w Rosji. Anektowała niektóre historycznie rosyjskie gubernie. Nasz kraj, będący wtedy w bardzo trudnej sytuacji, został zmuszony do podpisania traktatu rosyjskiego w 1921 roku i faktycznie uznania utraty swoich terenów. A jeszcze wcześniej, w 1920 roku, Polska zajęła część Litwy, kraj wileński. Terytorium wokół współczesnego Wilna. Niby walczyli z Litwinami przeciwko tak zwanemu rosyjskiemu imperializmowi. A jak tylko pojawiła się okazja, od razu urwali sąsiadom część ziem. Polska wzięła udział, jak wiadomo, także w rozbiorach Czechosłowacji. W wyniku układu monachijskiego z Hitlerem w 1938 całkowicie okupowała Śląsk Cieszyński. W 20-30 latach zeszłego wieku, na tak zwanych kresach wschodnich Polski, a jest to terytorium zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi i części Litwy, była przeprowadzona brutalna polonizacja i asymilacja lokalnych mieszkańców, tłumiono kultury narodowe, prawosławie. Co tu dużo gadać? Putin już osiągnął swój cel, czyli zneutralizował zagrożenie dla jego dalszej Rosji w kwestii coraz prężniej rozwijającej się ukraińskiej gospodarki oraz poprzez zajęcie najważniejszych stref przemysłowych. Trwający konflikt może natomiast zamrozić ewentualnie tylko po to, żeby Ukraina nie przystąpiła ostatecznie do NATO i żeby nie rozpoczęto wielkiej odbudowy oraz dochodzenia od Rosji odszkodowań wojennych za dokonane zniszczenia. Na dodatek doprowadził on do niesamowitego wręcz zmniejszenia populacji Ukrainy, która od 2014 roku spadła o prawie 20 milionów obywateli. Wschodnią część tego kraju praktycznie zrównał z ziemią. To świadczy jedynie o jego bezwzględności i tym, że w XXI wieku pokazał cywilizowanemu światu zachodniemu, który do niedawna traktował go jak partnera w biznesie, że w rzeczywistości potrafi być prawdziwym barbarzyńcą, który dla osiągnięcia własnych celów nie cofnie się chyba przed niczym. Lecz podsumowując, warto przy tym wszystkim pamiętać, że nie takich barbarzyńców i terrorystów świat widział. I w obliczu jedności cywilizowanego świata ich koniec zawsze jest ten sam. Więc panie prezydencie Putin, nie strasz, nie strasz. Bo wiesz co? Musi liczyć się z tym, że my twardo staniemy do obrony swojej ojczyzny. Podkreślam jeszcze raz, obrony swojej ojczyzny. A zapewniam, że jest wystarczająco rozległa, żebyśmy mieli gdzie napastników pochować. No ale to jest takie powiedzenie w Polsce brzydkie, zresztą nie strasz, nie strasz. Dobra, nie strasz, bo się... Poza tym, my Polacy też się zbroimy. I już nieraz pokazaliśmy wam, na co nas stać. Tyle na dziś. Bardzo dziękuję za waszą uwagę. I cześć. Do następnego materiału. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czego się martwisz, co ty prosty, to jak drut. Bednarski na kłopoty ma...
ma zawsze środek złoty, weźmie się do roboty z grą.